Dziś nadajemy z pierwszego piętra naszego stara. Tak wygląda dach naszego kampera. Także rdza już jest zjechana praktycznie do zera. I teraz trzeba psiknąć epoksydem. Zostały tylko jeszcze tutaj włazy. Na włazach jeszcze będą montowane solary. No ale z grubsza to już jest oczyszczone. Teraz tylko epoksyd i szykowanie do wyjazdu do lakierni. Jeszcze taka ciekawostka, tutaj z boku, na całym boku stara była taka aluminiowa listwa. W tą listwę się wpinało namiot i zobaczcie, ta listwa była klejona na gumę i smołę. To jest normalnie smoła, także przez tyle lat przetrwała. Blacha jest jak najbardziej dobra, w dobrym stanie. No ale musimy to oczyścić i na nowo, gdyby była rdza, to by tutaj rdzewiała, tak to na nowo trzeba to zeskrobać i pomalować. No tak wygląda tutaj ta zabudowa. Mamy zbiornik na wybasto. Transformator, który przetwarza z 220 na 12 i tam jest nagrzewnica. Tu mamy włazy. Tamten jest w miarę ok, ale ten niestety jest tutaj urwany. Mam już nowy właz, także trzeba go zmodyfikować. Tak wygląda zmatowany dach. Jeszcze jest trochę do poprawy, podocinania w narożniczkach, poczyszczenia, ale... Dzisiaj łaciaty już jest z drugiej strony, drugą stronę mamy zrobione i zabieramy się za dach, także jedziemy dach, no połać jest dość duża, więc trzeba dużo środków, papieru, troszeczkę dach jest lekko zardzewiały, więc tak jak widzicie tutaj odkręciliśmy listwy, które trzymają namiot, a tak wygląda dach, który trzeba całego opieprzyć. Tak wygląda tutaj dach, też jest troszeczkę zrobiony, a tutaj jeszcze mamy zbiornik na webasto. Trochę cieknie, jest źle wkręcony kranik, więc trzeba zdemontować zbiorniczek na webasto z ropą, żeby właśnie się nie pojawiały takie plamy przy matowaniu. Dzisiaj zbiornik wyjęty, rozebrane wszystko, poskładane na nowo. I okazało się, że na tych podkładkach miedzianych leciało wygrzane nowe podkładki założone i tak jak widać jest sucho, cały spód tutaj jest wyczyszczony, ropy nie ma, sucho, także jest zrobiony, no ale trzeba było wyjąć, rozebrać, złożyć i tak to wszystko wygląda, także teraz tutaj jest już wymyte w miarę, nie jest tłuste, więc będzie jutro, tutaj jedziemy szlifowanie, tego zostało nam to trochę dachu, bok, kabina i jedziemy do lakiernika. Jak widzicie, wszystkie te zakamarki niestety trzeba szczotką dokładnie szlifować, żeby to wszystko, to był taki klej, który jak gdyby to otrzymało wodę. Trzeba było wszystko wygrzebać, wyczyścić. Także wstępnie jest zmatowiony daszek, gotowy do malowania. Dach już zmatowiony, zabezpieczony i teraz zabraliśmy się za dach kabiny, także zobaczcie, takie rzeczy. To już niestety musi zostać, trzeba tutaj żywicą zakleić, tak tutaj w ten sposób. Ponieważ uszczelka już jest niedostępna, a jak wyjmie się uszczelkę, to nie będzie ani rantu, ani uszczelki, bo uszczelka jest tak zgnita i przyklejona do tego, że więc tutaj trzeba się posiłkować, klejąc żywicą. Teraz tu na to przyjdzie szpachel, wyciągniemy. Tu są oberwane właśnie te mocowania klapy. Udało się to napalnikiem uruchomić, jeszcze trzeba tylko wyjąć, także tutaj jest ten, przyjdzie nowa klapa, a tu jak gdyby jest oryginalna klapa została. Dach wstępnie epoksydem zabezpieczony, także cały dzień szlifowania, na wieczór posikane epoksydem, żeby już na tą czystą, gołą blachę nie wchodziła rdza, tak wygląda, także przygotowany do malowania. Właśnie przyszły fotele do naszego stara. Tak wyglądają. Fotele są z zintegrowanym pasem, więc już mamy super. Nie musimy nic kombinować. Na pełnym wypasie regulacja poduszki, tutaj wszystkie rzeczy. Zagłówki, nie zagłówki regulowane, plus grzanie. Także tak wygląda fotel pasażera. Będziemy musieli przerobić nadkole, zejść 15 cm niżej, żeby się tutaj ładnie pod nadkolem zmieścić. Także tak wygląda. Tak wygląda star od przodu z fotelikami, także super, bo w pełnej pneumatyce fotele są.
więc będzie się komfortowo jechało. A teraz jeszcze trzeba tu otworzyć. A fotel kierowca już jest w ogóle na pełnym wypasie. Mamy tak, regulację to jest siła nacisku, ciężar. Regulację tutaj, góra ten. Tu jest stopnie regulacji. Tu jest włączenie i wyłączenie jak gdyby fotela. Tu jest zagłówki w pneumatyce, zaciskane boki, lędźwie góra, dół chodzą i też jest grzany, także na pewnym wypasie. W niektórych osobówkach nie ma takich foteli, jak my będziemy mieli w starzej. Tak samo pas jest zintegrowany, więc wszystko na wypasie. Zagłówek. Oparcie jest składane, więc z tyłu zrobimy łóżko po całości, będzie gdzie spać, także fotele są od Scani, jakiś 2007 rok. Kolejny dzień dewastacji. Dzisiaj żeśmy poszli na grubo, nie ma tam miękkiej gry, także jak widzicie, tu skrzynia, ta co była zielona, została wywalona. Także tu mamy przestrzał na wylot, jak to wygląda. No i zabraliśmy się dzisiaj za elektrykę. Także rozszyfrowaliśmy już tą dziwną skrzyneczkę, więc będziemy na nowo. Wszystkie kable są poprzepalane, pomruszona jest izolacja, więc wymienimy na nowo kable i w oryginale skrzyneczki zostają. Dołożymy jeszcze tylko do zabezpieczenia jako różnicówkę, żeby nas nie poraziło. No i będziemy składać. Ciekawe, kto to poskłada. I kolejna dostawa części od pana piaskarza. Kominek, nóżki, mocne drzwiczki, wszystkie rzeczy. To jest daszek. Tu mamy atrapkę. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają siateczki wypiaskowane. Nowy właz. Listwy. Także wszystko jest szykowane do lakiernika. Jutro opuszczam pomnik tutaj przed chatą i jadę do lakiernika lakierować. Także następny etap, stary już będzie polakierowany. Wreszcie nadszedł ten dzień, gdzie nasz Starek opuszcza bazę docelową, gdzie tutaj był jako pomnik, stacjonował jako pomnik. Jest w miarę przygotowany do lakierowania. Tak wygląda. I dzisiaj jedziemy do lakiernika, wstawić go do lakierni. I już następny film już będzie wyglądał jak lalka. Jakie barwy, to dowiecie się w czasie. Ma już nowe blachy, mamy nowego wiatola. Także startuję do lakierni, mam ponad 60 km, więc jadę. Takimi szyderkami sobie lecę. Tak to wygląda. Fajna traska. Starek idzie bokiem. Dajdzie do góry. Jest w górze, także odjeżdżamy. Zobaczcie, jak to wygląda. Wózek widłowy i góra zjeżdża. Już jest odjechana. Star został. Porządny wózek widłowy robi robotę. Thank you.
Ten start z budą, buda jest z boku. Tak wygląda zestaw. Buda już jest na wózeczku, na kołach. Star jest przygotowany do piaskowania. Tak, tak to wygląda. Mamy teraz wszystko przygotowane. Muszę odkręcić te łapy, te mocowania, bo później z powrotem buda nie wejdzie. Rama będzie cała piaskowana. Wszystkie zbiorniki, wszystko będzie na kolor szary. Tu to też trzeba wszystko poodkręcać, przygotować. A tak widzicie, wygląda jak gdyby star, którym można by było fajnie poopalać w terenie.